Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Buddy. Witam Was w kolejnym odcinku z Construction Simulator 2. Chciałbym przywitać serdecznie moich subskrybentów obecnych oraz nowo przybyłych. No i co, moi drodzy? Zaczynamy. Dalej zaczynamy zalewać hotel. Zobaczymy, co to będzie. I lecimy z koksem. Przywołamy sobie nasz żuraw, ten duży. Jeszcze z drugiej strony musimy zalać. No dobra. Złóżmy się. Zobaczymy. No, dawaj, jedziemy. Całe szczęście, że tutaj możemy sobie już wjechać. Teraz się rozłożymy. Wiecie co? Nie, ja to zrobię całkowicie co innego. Właśnie. Sam mi podjechał, a jeszcze ma za to płacić. Mędy społeczne. Dobra. Mamy zalane. Prefabrykowane ściany. To gdzie mnie to wyrzuciło? Ty, tak daleko mnie zrespawnowało? Ale numer. Aha, nie, dobrze. Po drugiej stronie, tu mamy... To jest muzeum. Albo filharmonia, już teraz nie pamiętam. Teraz prefabrykowane ściany muszę przywieźć. No przecież stoję, ty wujek. No. Ale ściany już mamy załadowane. Więc lecimy z koksem. Też już uszkodzona? Dziwne.
Tak, wiem. Nie mam czasu na pierdoły. Pytanie sięgnie? Powinien sięgnąć chyba. Albo przejadę z drugiej strony. Zobaczymy, jak to będzie. Zaraz będzie rozliczenie znowu miesięczne. Widzę. Ostatni tydzień. Cholera. Powinno być takie, że powinni to wymyślić, żeby zamknąć ulicę. Bo czasami przeszkadzają. Nie to. To. Otwieramy. Przesiadamy się do żurawia. Kamerkę sobie zmienimy. No i dobra. I w dół. Dzisiaj chyba skończymy to. Mam nadzieję taką. Łapiemy ściankę. Dobra, jedna postawiona. Jak już się rozwija ten hak. Myślę. Naprawdę? Czasami jest tak, że jak staniemy delikatnie za daleko, a już jesteśmy na maksa wyciągnięci, to niestety nie chwycimy. To jest najgorsza z tego wszystkiego. Znowu naszą lampę, ale trudno. Wróć do góry. No, jeszcze dostajemy pieniążki. A jeszcze nie. Musimy teraz ustawić ściany, gdzie one są. Tutaj. No dobra, to ustawiamy ściany. To raczej z tym ustawianiem ścian nie skończymy tak szybko. Znając życie. O tak, Mariusz, to było bardzo, bardzo udane z twojej strony.
Popisałeś się dosłownie w tym momencie. Dobra, jedna. Łapiemy truką. Trzecia ściana. No, oj, oczywiście Wam przypomnę o Q&A na 150 albo live, jak mi się uda. Ale musimy dobić do 150 subskrypcji, co by było bardzo dla mnie wielkim, wielkim osiągnięciem. No, na 200 mówię, ale jak domknę? Jak domknę już wszystkie sprawy? Zrobię giveaway'a. Może być na 200 albo 200 parę subskrypcji. Ale mówię, nagrody będą w miarę fajne. W miarę super. Tak mi się wydaje. Ale oczywiście ten giveaway będzie takim pierwszym moim konkursem, którego będę chciał zrobić dla Was, moi drodzy. A sądzę, że 10 osób otrzyma ode mnie fajne nagrody. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu, moi drodzy. Także mówię, muszę tylko właśnie tam delikatnie podomykać sprawy właśnie związane z tymi nagrodami, a jeżeli mi się uda, to nie pożałujecie. Można, mógłbym rzec tak. Ta największa na pewno będzie z tej strony, dlatego że pasuje. Ściany działkowe, nie? Ciekawe, czy tak naprawdę budują hotele, czy po prostu budują każde rozliczenie miesięczne. Ale prawie milion zebrałem, także 200 tam 30 parę tysięcy płacę utrzymania wszystkich maszyn oraz warsztatów, a mam ich 4. Także mam wszystkie budynki
każdym mieście, powiedzmy, ma swoją filię. Nie. No, mamy święta i po świętach. Mam nadzieję, że fajnie te święta spędziliście. Ten odcinek już zobaczycie, jak będę po Pyrkonie. Także może jeszcze nagram coś z Pyrkonu, jak się uda. I wstawię Pyrkon 2019. Ale ja tylko nagram taki delikatny wstęp i nic więcej, moi drodzy. Znaczy wstęp, no nagram coś tam z tego Pyrkonu, ale też nie będę przesadzał z tym nagrywaniem. Więc po prostu będzie tam coś ode mnie. Tada, complete. Musimy zalać. No dobra. To będziemy zalewać. Wezmę tylko. Ojeju. Wiem, co będziemy zalewać. Nie lubię tego zalewać, powiem wam. Znaczy, lubię, nie lubię. To akurat jest to fajnie zrobione, że po prostu nie ma jakiś tam. Dobra, idziemy pod pompę. No i szkoda, że twórcy nie zrobili tutaj tego multika, bo fajnie by się grało na takim multiku. Rozłóżmy się. Dobra. Rozstawmy pompę. Zajęcie to będzie kilka pięter.
Dobra. I lecimy z drugim. Pół zbiornika idzie na taką wylewkę. To dużo, nie? Tak sądzę, bynajmniej. Empty. Dobra. Wystawimy rurkę. I lejemy betona i siadamy znowu w motopompę. No dawaj, bardziej. Dobra. I lejemy. Nie wiem, czy to hol będzie, ale takie słupki w holu, jak za czasów Rzymian. Jeszcze tylko trzy słupeczki. Sądzę, że do drugiego tygodnia skończymy. Tej gry oczywiście. Dobra. Nie to. Nie tu. Za daleko. Teraz lejemy. Cyk. Składamy się. Wyłączamy betoniarkę. Przesiedlałem się do Ukraina. O, 50 poziom. I 166 tysięcy wpadło. Jeszcze jedną prefabrykowaną ścianę. No to dobra. Jedziemy jeszcze po jedną prefabrykowaną ścianę, a może się szybciej to wgnijmy. Albo zrobimy to inaczej. Zawsze chciałem to sprawdzić.
To jest Steel Silvox, tak. Enter. Prefabrykowane ściany. Cyk. Opcje. Dawaj od razu na. Jest już kompletna. I okej, to się przesiadamy teraz. Le. Aha, ale elegancko od razu są na górze. Jak miło. Zwijamy się, tylko zmienimy. Dobra, dobra, wiem. Jedyneczkę. I dobra. Cyk. Tu chyba biura będą, bo takie trochę małe te pomieszczenia. Okej. Do góry. Cyk. Może napiszcie w komentarzach, co tam sądzicie o tej grze. Bo widzę, że oglądacie, ale jakoś tak słabiutko w komentarzach, moi drodzy. Bądźcie bardziej efektywni w tych komentarzach, bardziej wylewni albo cokolwiek, bo to wiecie, tak widzę, że oglądacie, fajnie, cieszy mnie to bardzo, ale na jakieś fajne komentarze też chciałbym poodpowiadać. Od was, moi drodzy. Cyk. Dobra. I 82 kafle. Jeszcze teraz szyby. Jedna rough unit. Okej. Aha, czyli to tak o, to wszystko będzie. Wydaje, że szyby będą tu. A jak się nie mylę. Ale to może się uda, a jak? Oczywiście. I AC coś tam to będzie chyba w Steelworksach. Dobra, to mamy szybki. I Steelworks. A jak? Jest jeden. Od razu. I już mamy kompletne zadanie. Jeszcze 155 tysięcy na czysto dodatkowych pieniążków. I nasz Hotel Plaza. Dobra. Teraz wszystkie, całego trąbicie tam. Baranki. Jak po każdej pracy, wszystkie narzędzia muszą wrócić do warsztatu. Tu jeszcze oczywiście dostałem za to, że to pompa jeszcze. A ty. To musimy wyrzucić. Bo to nas nic nie kosztuje. Utrzymanie. Niestety ma pod pompę trzeba chyba raczej naprawić. Jeszcze beton mieliśmy za 500.
No i co? Oczywiście idziemy do warsztatu. Naprawiamy wszystko. Motopompa. Trzy tysiące. Widzicie, jakie koszty są utrzymania? A jak ten spychacz? O, spychacz cały. Duże są koszty utrzymania, wam powiem. A dawno nie byliśmy w sklepie, powiem wam. I teraz wybierzemy się do sklepu. I jakiegokolwiek jest tutaj dealer. Wszystkie te maszyny mamy, ale ciekawe, jeżeli ja bym kupił, czy ja mogę kupić jeszcze w razie W? Bo tutaj jest jedna koparka, tutaj jest ta największa chyba. Tutaj jest jeszcze jedna, ten ładowacz. Tą koparkę kata mam. Tu mamy tę betoniarkę. Tu mam tego spychacza. I ten dźwig. Czy ja mógłbym jeszcze na przykład kupić? Pytanie. Bo to ja wszystko chyba mam, to mam. To jest do przewozu asfaltu. Tylko, że to jest małe. Kurczę, szkoda, że to jest właśnie cholernie małe. Nie mam jeszcze tego jednego ciągnika siodłowego. Tych dwóch w sumie. Mam tylko tego niebieskiego. Mam do tego z tym. To mógłbym te cztery maszyny kupić, ale to może kupimy je, żeby po prostu blokować pewne achievement. Teraz zobaczymy na jakieś tam zlecanka. Co tu mamy? Droga za 500. Mały park. Transport scrap. Tego jeszcze nie było, a weźmiemy sobie tego. Powiem wam, że tego jeszcze nie miałem. Wezmę sobie to. Okej, okay, no to co? Szykujemy się do transportu. Skrapu. Powiem wam, że fajnie. Bierzemy sobie oczywiście maka. Czy do transportu skrapu, co by tu się przydało? Czy czasami nie wziąć tej niebieskiej przyczepki? Właśnie tej. A bo dobra, wezmę tą. I wezmę tego małego dźwiga samobieżnego. Cyk. Aba. Powinniśmy być gotowi do tego. Dobra. Jedziemy pierw makiem. Pod miejsce docelowe. A złomu jeszcze nie przewoziłem, powiem wam. W tej grze. Szybko się tabnę. Gdzie jest to zlecanko? Ty, tutaj. A, nie mamy jakiegoś tam.
Musimy po prostu dojechać tutaj do miasta. Okej, fajnie, że nie możemy się tawnąć. A, ale numer. No dobra, polecimy. Czekaj, tu mam. To jest moja, ta, czyli tu i tu. Aha, no dobra, jakoś damy sobie radę. Dobra, polecimy. Wymuszenie pierwszeństwa. A na swoim pasie jechał tego. Ja wiedziałem, że tak będzie. Akurat jadę dobrze. To jadę dobrze. Tam jest ten wiadukt, co budowaliśmy, pamiętacie? Ten kolejowy. Z czerwonymi światłami. Fotoradar. Ha, ha. Wiedziałem, że tu jest fotokomórka. Nie zapomniałem. W tym mieście dawno nie byliśmy. No, 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 nie trąb. Ty pytanie, czy ja teraz dobrze jadę? Prosto do skrzyżowania w lewo, do skrzyżowania w prawo. Dobra. Prowadził cię Roman Szołański. Do skrzyżowania w lewo, do skrzyżowania w prawo, tak? No, można i tym skrzyżowaniem dojechać. No dawać, dawać. Panie, dawaj mi tutaj zielone światło, bo ja nie mam czasu. Ja muszę pieniądze zarabiać. No. Tam mamy. Jak ja bym wiedział, to ja bym to wziął. Ja myślałem, że jakieś samochody będę przewoził. Kurczę, tu wziąłem dźwig. Ale mnie tutaj wciula porobili. Kurczę, właśnie. Samochód był na ilustracji. Szybciej będzie, jak ja się tapnę do swojego warsztatu tutaj. Gdzie jest mój warsztat? Tu. Tu jest mój warsztat. Skip drive. Między warsztatami możecie się tabować oczywiście za darmo. Dobra, teraz tutaj prosto, cały czas w lewo teraz. Dobra. No trochę się zawiodłem, powiem wam. Bo ja myślałem, że naprawdę jakieś samochody będziemy. Dlatego wziąłem ten dźwig, bo jakbym wiedział, że to takie. Tutaj obiecy na całym mieście są porozwalane.
Bo jakbym wiedział, że to będą takie szpule, to ja bym to po prostu olał. Wziął ten zwykły dźwig z tymi. Znaczy dźwig. Hadesa bym wziął po prostu. Oni mnie po prostu w bambuka zrobili. Dziady karwalijskie. Tak. No nie, dobrze jadę. Dobra, rozstawimy się. Zrobili mnie po prostu w bambuko, jak jasny grzyb. Tak, dobra. Naprawdę. A znając życie, jakbym nie wziął tego dużego dźwigu, nie, to by było coś takiego, że po prostu przyjechalibyśmy tutaj. A okazało się, że to by był jakiś ciężki złom. Bo tak by było, oczywiście. Uznając moje szczęście. Drugi. Nawet Piotr Stalowy był zawiedziony. Albo ten Marek. Krzykacz. Z złomowiska.pl, czy jakim to tam było? Cyk. No ale. Co tam? Cyk. Dobra. Składamy się. Zapinamy, żeby mi to nie poleciało. Cargo transfer, marka Arena. Cargo transfer, target Arena. To jeszcze coś tutaj jest? Czy mnie się kurczę zdaje? Teraz jeszcze tu. Ty, nie wiem, że ja będę po całym mieście jeździł i zbierał te szpulki. To naprawdę, jakbym wiedział, to bym wymienił. Masakra. Ty, to dobrze, kochani, widziałem, że to będzie po prostu twarde znaki z żelbetonu.
Gdzie? Ja mam większy samochód IOC. Dobra, rozstawiajmy się. Także do złomu. Aha, dobra, nie możemy, bo jesteśmy za blisko samochodu. Ale możemy to zrobić tak. O, cyk. Przepraszam, wie pani, że nie może pani tutaj chodzić? Bezczelna małpo? No. To na razie przeszkadza. Ej, bo muszę zmienić kamerę na haka. Naprawdę cztery małe pudełeczka. Trzy małe pudełeczka. Naprawdę, jakbym wiedział, to bym zmienił. Nie brałbym Maca, tylko wziąłbym, mówię, ten. Tą ciężarówkę z Hadesem i po prostu byłoby znacznie troszkę szybciej. A tak widzicie, musimy się bawić. No dobra. Coś tu jeszcze jest? Nie. No. Dobra. Spadamy z areny. Gdzie teraz musimy wyczyścić? Masakra. Jeżdżę po mieście i zbiera złom, nie? No to widzicie, mówiłem, ta szpula, co mieliśmy koło tego. Koło miejsca naszego magazynu. To jest ta szpulka. Ale to zrobimy coś inaczej, moi drodzy. Stój. A tą bym nie podniósł, bo jest duża. Masakra, wiedziałem. Ach. Ale widzicie, jakie. Hamowa. A nie dość, że jeszcze czyszczę im ten, to jeszcze mi mandat wlepiają. Chamy wredne. Pospolite. 150 kolejne. A tej już bym nie podniósł, bo mówię, bo jest duża. Już bym jej nie podniósł. Tutaj też się nie rozłożę, bo przeszkadza mi ten stop, nie będę mi przeszkadzać, ale tu się rozłożę. O,
Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem. Dobra. I duża szpula. Dobra. Składamy się tym. Przesiadamy się do maka. A, zapomniałem. Dobra. Przesiadamy się do maka. Zamykamy wszystko. Teraz gdzie lecimy? Pod stadion. Ale skoro jestem już blisko tutaj tego, to robimy coś takiego. Patrzę. Ja to odłączę. Dobra. Biorę rzemaka, oddaję do tego, a biorę tego pana. I jadę pod przyczepę. No po co mi dwie maszyny, jak mogę to wszystko załadować jedną, prawda? Chyba, że naprawdę będzie tak, że nie dam rady, bo wtedy wezmę ten duży dźwig. No ale taki złom, to mówię, Piotr Stalowy by się pogniewał. O, tu palety, no widzicie. Okej. Rozstawiamy się. Dobra. Cyk. Cyk.
Naprawdę? Tak w powietrzu? Trochę dziwnie to wygląda. Dobra. Nie możemy tak, to zrobimy tak. No. Trudno. Zapinamy to wszystko. Składamy tego. Gdzie teraz musimy jechać? Co to jest? To jest ba. Ty, właśnie gdzie my musimy jechać? To jest dealer. To jest moja ta. Dealer. Kurczę. Gdzie ja to muszę wywalić? Poczekajcie, bo trochę się zagubiłem. Posprzątaj miasto. Complete the folder destination. Market. Arena. MPNP. Ty, tu będzie przewozić samochody. Aha, no to do Market Arena lecimy. Jest Market Arena najbliższy. Tutaj? Nie. Gdzie ten znacznik? Oj. No sam mnie blokujesz, pajacu. Nie mam czasu na jakieś tam pierdoły. Najgorsze jest właśnie szukanie w tym mieście takich właśnie tych, bo one nie są pozaznaczone. I my po prostu jeździmy. Musimy znaleźć tą. Czyżby. Naprawdę? Tutaj? Ale dziwne. No i dobra, rozkładamy się.
Teraz musimy wszystko zwalić. Mam nadzieję, że to duże koło zwalę. Chociaż na razie się troszkę boję. Ale nie. Podniosło. Paletki. Ale tutaj? Do żwirowni? Takie rzeczy? Bardziej to bym się chyba do sklepu takie kolejne rzeczy, prawda? No bo na przykład takie palety euro, czy nie wiem, wygląda jak paleta euro. To bardziej mnie tutaj się kojarzy z sklepem właśnie takim wielobranżowym jak budowlanka, tak? Czy cokolwiek, tak? A tu po prostu. To i tak to złą, więc. Nie ma się co oszczędzać z tym. O, sezon na ladawców na reksie zaczął, widzę. U mnie. A co u was? Miejmy nadzieję, że też. To już niebawem. Powiedzmy, zakończymy odcinek, jak zakończę zbieranie tego złomu. Wyczyściłem miasto. Teraz wyczyszczę to. Ale właśnie zobaczymy te samochody, bo jestem bardzo ciekawy. To już na pewno będę potrzebował tego dźwigu, tego dużego. Ale jak widzicie, fajnie, że się zmieniłem, bo ułatwi mi to pracę. Nie jeżdżę na dwie maszyny, tylko już na jedną. Dobra. Składamy się. 85 kafli. No to teraz mamy samochody, bo nawet piszę.
To teraz popłyniemy po samochody. Ciekawe, ile mi wejdzie tutaj aut. Akurat na tą przyczepę. Czy będę musiał... Pamiętajmy, że tu jest fotoradar. Fuck off, motherfucker! Wow. Nie walło mi foci. Przydałoby się światło włączyć, nie? Także widzicie, mamy takie. Mieliśmy, pamiętacie tą bryłkę złota, co miałem, co musiałem oddać? Też w odpowiedniej tam strefie. A to co? To jest mój magazyn. Zobaczmy, gdzie jest ten samochód. Filtr, spacja, lokacja. Location. Tutaj jest. A tu poza miasto taki kawał, ale masakra. To wiecie co, zrobimy coś takiego. Bo ja jestem w tym mieście, to się przeskijampuję tutaj. I teraz już mamy bliżej. I lecimy na pustynię. Dawno nie byliśmy w tym mieście. Zaczynaliśmy w tym miasteczku, na tej prerii, czy tam pustyni. Dobrze, tu fotoradarów nie ma. Ani drogówki. Tutaj mieliśmy szkolenia. Jak ktoś pamiętał. A przeszłam akurat wszystkie te szkolenia. Każdą maszyną. Także tutoriale mam tutaj akurat wszystkie zrobione. Pytanie, czy będę potrzebował pomocy tego dużego dźwigu, czy nie? Fajnie by było, gdybym nie musiał brać tego dźwiga. No szkoda. Po prostu brać sprzęt. Niepotrzebnie. Ale ciekawe zadanie. Takie... O, tam jest. Dobra. Gwiazdy widzę, żadnego nie ma. Czyli musimy się wbić tu. Dzień dobry. Pomoc drogowa. Pytanie, czy ja udźwignę tym czymś tego złomiksa? O kurde. Dobra. No zaraz, się przekonamy. Co jest? Naprawdę? Albo? O, no nie wierzę. Dobra, to zrobimy to inaczej. Widzę, że tutaj ciężko będzie się rozstawić. To spróbujemy zrobić to tak.
Tutaj kaktus przeszkadza, no. Oh, fuck. A tu? Tu będzie krzywo. I patrzcie na lewą nogę. O, udało się. Chwila prawdy. W co wątpię? Powiem wam, wątpię w to. No nie wierzę, podniosę. Takim złomem Marek to by się nie powstydził. Tak, obciążamy pierwszą ośkę. Zapinamy to coś. Dobra. Mamy pierwszy ZIU, albo Wołgę. Destination Construction Site West Dealer, Westgate. Ok. Do Westgate musimy jechać. Do dealera. Westgate. Tu jest chyba Westgate. Tak, Westgate. Dealer. A to zrobimy coś takiego. Delikatne czytowanie. I dealer chyba tutaj był niedaleko jakoś. Chyba tam. Jak się nie mylę, dealer. To jest mój. Tak, dealer jest tu. Dobra. Dzień dobry, my do pana. A on to odnowi. Idziemy, musimy to zostawić. Na dachu? Poważnie? Ty, no nie. Nie róbmy sobie jaj. Nie widzę tutaj. To chyba nie ma różnicy, gdzie ja to zostawię. No dobra, ale to weźmiemy tam, gdzie jest ta brama. Ten no parking. Odhaczamy. Dzień dobry, my panu przywieźliśmy nowe auto. Pip my ride, poproszę. No, 51 poziom. Mnie to satysfakcjonuje. Zbieramy się. Zbieramy się. No.
Zobaczmy. Są jakieś kontrakty. Droga, droga. Droga. House Retro Terrace. To chyba robiliśmy. Hotel Building robiliśmy. Tu za 60 tysięcy coś takiego dupnego. Tutaj gdzie jest Store, to jest za 700 tysięcy, to jest znając życie w mieście. Tak, bo to jest tak, zrównaj to co robiliśmy. Co już wam pokazywałem. Ale tu widzę. Napraw drogę. Framework. Bulbul. Zrównaj. Asfalt. To chyba. To jest. Czekajcie. Łatwo sprawdzić. Haha, tak jak mówiłem. Ja tu jest. Resident. Job details. Pamiętacie tą. Wlewanie. Weźmiemy to, rezydencję na tych działkach. Jak widzicie, są to, widzicie, jest tutaj, widzicie, możemy. A i to jest te. I wam pokażę teraz to równanie. To sobie weźmiemy, tak, to sobie weźmiemy, dobra. To wam pokażę te działki. Jak to zrobimy. Ale to już w następnym odcinku. Ja się przygotuję na niego. Moi drodzy, a ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podoba Construction Simulator 2 na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Siemaneczko nie robię. Z tej strony Buddy. Pa, pa.